Trzy największe centrale związkowe, Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych protestowały dziś w Warszawie. Związkowcy apelują do rządu o prawdziwy dialog. Zapewnili, że dzisiejsza manifestacja to dopiero początek, jeżeli rządzący nie zrealizują ich postulatów. Do stolicy przyjechali związkowcy z różnych branż i regionów. Największą reprezentację stanowili pracownicy górnictwa i energetyki, którzy obawiają się o swoje miejsca pracy w związku z transformacją energetyczną Polski, narzuconą przez Unię Europejską. Nie zabrakło pracowników kopalni i elektrowni Turów. Po rozwaleniu takiego elektrowni kopalni, no to klapa. Leżymy. Protestujący złożyli petycję w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, domagając się natychmiastowej reakcji na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Związkowcy protestowali przed różnymi ministerstwami oraz kancelarią premiera. Domagamy się tego, żeby rozmawiał i ze stroną czeską, i rozmawiał też z nami o tym, jak będzie restrukturyzowana cała branża energetyczna. Brak dialogu to główny zarzut kierowany przez związkowców pod adresem rządu Zjednoczonej Prawicy. Protestujący wskazywali też na łamanie praw pracowników. Przekonywali, że realizowana transformacja energetyczna nie będzie sprawiedliwa, tylko dzika. Przez ostatnie kilkanaście lat jako tako rząd nie postarał się w ogóle uczynić cokolwiek w wyniku narzucanej nam transformacji energetycznej co do ograniczenia CO2. Świadczy to o bezsilności tego rządu oraz o tym, że wymóg Unii Europejskiej może spowodować nagłe zwolnienie kilkunastu tysięcy ludzi z pracy. Związkowcy pozostawili petycję ze swoimi postulatami przed drzwiami do kancelarii szefa rządu. Żeby w Polsce polski rząd dialogował z polskimi pracownikami, z Polakami w ogóle. Pracownicy liczyli na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Wyszedł do nich tylko wicepremier Jacek Sasin. Związkowcy podkreślali, że w związku z unijną polityką zagrożone są nie tylko miejsca pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nie pozwolimy na zniszczenie naszej gospodarki, deklarował przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Myśmy już to przeżyli w latach 90. Zamykanie stoczni, zamykanie hut. Drugi raz tego błędu nie popełnimy. Szef Solidarności zaapelował ponadto do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o spełnienie warunków prawnych w związku z postawieniem w stolicy pomnika Solidarności. Jego autorzy bezprawnie wykorzystali historyczne logo związku. Panie Trzaskowski, nie zna pan dnia ani godziny. Lepiej pan swoje biuro i ratusz przenieść pod ten pomnik. Bo jak tak, bo Solidarność potrafi. Odpiłowaliśmy Lenina, to i potrafimy zabrać naszą ukochaną Solidarność, bo została użyta w sposób nieprawny, kłamliwy i w sposób bezczelny wykorzystana.